Für den zweiten Teil wollen wir auch zwei Bibelstellen lesen. Na drugą, początek drugiej części chcielibyśmy też przeczytać dwa urywki z Biblii. Zuerst Epheser 4. Najpierw z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Vers 1 bis Vers 6. Od 1 do 6 wiersza. List do Efezjan, 4 rozdział, od 1 do 6 wiersza. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Und 1. Korinther 10. I pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Von Vers 14 bis 21. Od 14 do 21 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 14 do 21 wiersza. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Bevor ich auf diese Verse näher eingehe, zanim jednak zacznę mówić bliżej na temat tych wierszy, wollen wir noch mal zurück zur Apostelgeschichte 15. Chcielibyśmy wrócić jednak jeszcze wstecz do 15 rozdziału z Księgi Dziejów Apostolskich. Wir sehen, dass das Wirken des Geistes Gottes immer neu Probleme unter den Kindern Gottes bewirkt. Widzimy, że działanie Ducha Bożego wśród dzieci Bożych ciągle na nowo powodowało, że różnorodne problemy powstawały. Nicht der Geist Gottes bewirkt diese, to nie, że Duch Boży te problemy wywoływał, sondern der Eigenwille und die Überlegungen in den Herzen der Menschen. Ale to przyczyna leżała w samowoli i w błędnym myśleniu wierzących. Auch in den Herzen der Brüder. Również i w sercach braci. Und beide Seiten meinten es ehrlich. I obydwie strony szczerze na ten temat myślały. Das Evangelium, die Gnade war nach Antiochien gekommen. Ta Ewangelia łaski dotarła również do Antiochii. Dort waren viele aus den Nationen zum Glauben gekommen. Tam wielu z narodów uwierzyło. Der Geist Gottes hatte mächtig gewirkt. Duch Boży zaczął potężnie działać. Auch das Zeugnis nach außen war deutlich. Również ich świadectwo na zewnątrz było dobitnie widoczne.
Dort wurden alle, die an den Herrn Jesus Christus glaubten, tam w tym miejscu wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, Christen genannt, zostali nazwani chrześcijanami. Aber nun hörten Gläubige in Jerusalem von diesem Ereignis. Ale o tym zdarzeniu usłyszeli wierzący z Jerozolimy. Und es kamen einige von Judäa nach Antiochien. I niektórzy z Judei przyszli do Antiochii. Und sie lehrten die Brüder. I pouczali braci. Kapitel 15, Vers 1. 15 rozdział, pierwszy wiersz, czytamy o tym. Wenn ihr nicht beschnitten werdet nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Und dann war ein Zwiespalt entstanden. I powstało rozdwojenie pomiędzy nimi. Zwischen Paulus und Barnabas. Pomiędzy Pawłem i Barnabą. Und diesen Brüdern aus Judäa. I tymi braćmi z Judei. Und dann sehen wir, wie doch in der die Gnade Gottes wirksam wurde. Ale widzimy, jak łaska Boża zaczęła tutaj działać. Sie kamen überein, doch Brüder nach Jerusalem zu senden. Oni uzgodnili między sobą, że poślą braci z pytaniami do Jerozolimy. Zu den Aposteln und Ältesten wegen dieser Streitfrage. I zapytają na temat tych wątpliwości apostołów i wszystkich starszych. Wie leicht hätte es bei dieser Gelegenheit dazu kommen können? Mogłoby przy tej sposobności do tego dojść, dass eine Trennung entstanden wäre zwischen den Christen aus den Juden, że powstałby podział pomiędzy chrześcijanami z Żydów und den Christen aus den Nationen. I chrześcijanami pochodzącymi z innych narodów. Welch eine Weisheit war diesen Brüdern gegeben? Jakaż mądrość była darowana tym braciom? Doch nicht in Unabhängigkeit zu handeln, aby jednak nie działać w niezależności, sondern diese Frage in Jerusalem zu klären. Ale to pytanie wyjaśnić w Jerozolimie. Da sehen wir auch, dass sie keine Angst hatten vor den Aposteln und Ältesten in Jerusalem. Z tego widzimy również, że oni nie mieli żadnych obaw czy bojaźni przed tymi apostołami i starszymi z Jerozolimy. Paulus und Barnabas waren überzeugt davon. Paweł i Barnaba byli przekonani o tym, dass das Heil nicht in der Beschneidung liegt, że zbawienie nie jest zależne od obrzezania, sondern die Errettung allein durch den Glauben an den Herrn Jesus, że ratunek dzieje się dla danego człowieka tylko i wyłącznie dzięki wierze w te dokonane dzieło Pana Jezusa. Bewirkt wird. Jest to wszystko przez Pana sprawione. Und dann sehen wir, dass uns mitgeteilt wird, wie diese Beratung in Jerusalem ablief. Możemy o tym przeczytać, jak ta narada odbywała się w Jerozolimie. In Vers 4 wird uns gezeigt, dass der Sachverhalt vorgestellt wurde. W czwartym wierszu pokazane jest, jak treść tego, tej sprawy została przedstawiona. Und die Brüder berichten konnten, was Gott mit ihnen gewirkt hat. I bracia mogli o tym opowiedzieć, jak Bóg działał razem z nimi. Aber dann sehen wir auch, dass der Widerstand uns berichtet wird. Ale również możemy przeczytać o tym, jak bardzo się im sprzeciwiono. Gläubige aus der Sekte der Pharisäer, wierzący, którzy pochodzili z tej sekty faryzeuszów, die es ernst genommen hatten mit dem Gesetz, którzy poważnie traktowali sprawy zakonu, vertraten die Ansicht, man muss sie beschneiden und das Gesetz halten. Oni byli tego mniemania, że tych wszystkich nowo wierzących z narodów należy zgodnie z zakonem obrzezać. Das war eine Handlungsweise, wie sie unter den Israeliten geübt wurde. A był to sposób działania taki, jaki był zwyczajny wśród Izraelitów. Es gab immer mal
Es gab immer mal Menschen, die sich dem Judentum anschlossen. Bo zawsze w historii Izraela zdarzali się tacy ludzie z narodów, którzy pragnęli przyłączyć się do ludu izraelskiego. Und wenn sie beschnitten worden waren, i gdy oni zostawali wtedy obrzezani, dann erlaubte ihnen das Gesetz sogar am Passafest teilzunehmen. To zgodnie z zakonem mogli nawet brać udział w tym święcie Paschy. Deshalb bestanden sie so fest auf der Beschneidung. To dlatego właśnie oni tak bardzo się mocno upierali przy obrzezaniu tych nowo nawróconych. Und dann sehen wir, als die unterschiedlichen Standpunkte zutage getreten waren, i potem widzimy, gdy te różnorodne punkty widzenia zostały przez wszystkich przedstawiane, dass viel Wortwechsel entstand, że tutaj bardzo dużo wymiany zdań nastąpiło. Wortwechsel darf auch durchaus entstehen, wenn Brüder unterschiedliche Überzeugung in einer Frage haben. Wymiana zdań następuje zwyczajnie wtedy, gdy bracia co do jakiejś sprawy mają różnorodne punkty spojrzenia. Aber dies muss doch in gegenseitiger Achtung und Liebe erfolgen. Ale wszystko to musi się odbywać w wzajemnym poważaniu i w miłości. Und dann sehen wir, wie der Geist Gottes wirksam wurde. A następnie oglądamy, jak Duch Boży staje się tutaj czynny, um eine einheitliche Überzeugung hervorzurufen. Aby spowodować, żeby wśród wszystkich powstało jednomyślne nastawienie do tej sprawy. Man hört auch manchmal von Brüderstunden, wo unterschiedliche Ansichten auftreten. Czyż słyszy się czasami o takich godzinach braterskich, w których były różnorodne punkty widzenia? Wie gut ist es dann, wenn nicht ein Beschluss gefällt wird? Jak dobrze wtedy jest, jeżeli nie podejmowane jest postanowienie, der die Herzen der anderen beschwert, które by mogło obciążyć serca niektórych z braci? Sondern wenn man gemeinsam die Knie beugt. A jak dobrze jest, jeżeli w takiej sytuacji społecznie uginają bracia kolana und den Herrn bittet, er möchte doch Klarheit in dieser Frage schenken. I proszą Pana, aby w tej sprawie darował im jasnego zrozumienia. Das bedeutet natürlich nicht, to naturalnie wcale nie oznacza, dass man zu einer Übereinkunft kommen muss, die gegen Gottes Wort ist. Że mamy dojść do takiego jednomyślnego postanowienia, które by było przeciwne Słowu Bożemu. Denn wenn der Geist Gottes wirksam wird, wird er immer zu einer Übereinkunft führen, die nach den Gedanken Gottes ist. Bo jeżeli pozwolimy, aby Duch Święty działał, to zawsze to jednomyślne postanowienie będzie zgodne z wolą Ducha Świętego i Słowa Bożego. Manchmal müssen wir zuwarten. Czasami musimy w jakiejś sprawie poczekać. Und wir sehen dann, wie Petrus aufstand. Ale tutaj w tym miejscu czytamy o tym, że w tym zgromadzeniu wstał Piotr. Und über seine Erfahrungen in Caesarea mit Cornelius und seinem Hause sprach. I zaczął opowiadać o swoim doświadczeniu w domu Korneliusza w Cezarei. Darüber hatte er ja schon einmal Rechenschaft abgelegt in Kapitel 11. O tej sprawie on raz już zdawał sprawozdanie w 11 rozdziale. Aber er konnte sich darauf berufen, wie Gott doch wirksam war durch seinen Geist. Ale wtedy mógł się na to powołać, jak Bóg przez swojego ducha był czynny. Und auch aus den Nationen ein Volk für seinen Namen genommen hat. I że z narodów również wybrał dla swojego imienia swój własny lud. Dann konnten Paulus und Barnabas erzählen, wie viel die Gnade Gottes durch sie unter den Nationen gewirkt hatte. A następnie Paweł i Barnaba mogli o tym opowiedzieć, jak Duch Boży przez nich mógł wśród tych wielu narodów w łasce Bożej działać. Und schließlich stand Jakobus auf. A na koniec wstał Jakub. Ein Ältester der dortigen Versammlung. Jeden ze starszych tamtejszego zgromadzenia. Der das Wort Gottes anführte. Ten przytoczył teraz cytaty ze Słowa Bożego.
Wie wichtig ist es, wenn unter den Brüdern jemand eine Bibelstelle parat hat, die passend ist zur Entscheidung einer schwierigen Frage. Jak to jest ważne, aby wśród braci też i znalazł się taki brat, który znajdzie pasujące cytaty ze Słowa Bożego w danej sprawie. Wir lesen in Vers 15. I tak czytamy w wierszu 15. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Danach will ich zurückkehren und die Hütte Davids wieder aufbauen, die verfallen ist, und ihre Trümmer wieder aufrichten, damit die Übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Und dann spricht er sein eigenes Urteil aus unter Bezugnahme auf diese Bibelstelle. I nawiązując do tego miejsca biblijnego, on teraz wypowiada swoją własną opinię w tej sprawie. Deshalb urteile ich, dass man denen, die von den Nationen sich zu Gott bekehren, keine Schwierigkeiten machen, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Hurerei, vom Erstickten und vom Blut. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Diese drei Zeugnisse sehen, führten dazu, dass der Widerspruch, der von den judaisierenden Christen kam, aufgehoben wurde. Te trzy świadectwa trzech braci doprowadziły do tego, że sprzeciw tych braci pochodzących z Żydów został usunięty. Und es heißt dann in Vers 22, i możemy potem przeczytać w 22 wierszu. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem. Es waren Männer, die Zeugnis geben sollten in Antiochien. Posłać do Antiochii takich mężów, którzy by mogli tam złożyć świadectwo. Zu welchem Urteil die Brüder in Jerusalem gekommen sind. Do jakiego postanowienia, aby przekazać im, do jakiego postanowienia doszli starsi bracia w Jerozolimie. Es waren Männer, die ihr Leben hingegeben hatten für den Namen des Herrn Jesus. A byli to bracia, którzy swoje życie narażali w imieniu Pana Jezusa. Es waren Männer, die das Vertrauen der übrigen genossen haben. Byli to bracia, którzy cieszyli się zaufaniem pozostałych. Und sie schrieben an die Versammlung in Antiochien. I oni napisali list do zgromadzenia w Antiochii. Es hat dem Heiligen, Vers 28, denn es hat dem Heiligen Geist uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. I napisali: Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, aby nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Welch eine Gnade, wenn der Geist Gottes dieses bewirken kann. Jakaż to wielka łaska, że Duch Boży mógł coś takiego sprawić. Und wir sehen dann, dass Paulus und Barnabas bzw. Silas diese Beschlüsse auch den Versammlungen mitteilten. I czytamy dalej o tym, jak Paweł, Barnaba i Silas mogli te postanowienie dalej przekazać braciom.
Also nicht nur der Versammlung in die Antiochien, a więc nie tylko temu zgromadzeniu w Antiochii, sondern damals allen Versammlungen aus den Nationen. Ale w tamtych czasach wszystkim istniejącym zgromadzeniom. Da sehen wir, wie sich die Einheit des Geistes praktisch auswirkt. I widzimy, jak ta jedność ducha w praktyczny sposób została objawiona. Man kommt zu einer einheitlichen Überzeugung, gdyż doszli wszyscy do jednomyślnego przekonania, und der Frieden unter den Versammlungen bleibt erhalten. I pokój wśród zgromadzeń mógł być zachowany. Wir haben aus dem Epheserbrief gelesen, Kapitel 4. Czytaliśmy z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Dass der Apostel schreibt, w którym to liście apostoł pisze: Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Als erstes zeigt er ihnen die erhabene Stellung, in die sie gebracht sind. Po pierwsze, on im tutaj pokazuje te wzniosłe stanowisko, do jakiego oni zostali przeniesieni. Berufne, um zu der Versammlung des lebendigen Gottes zu gehören. Powołani, aby należeć do tego zgromadzenia Boga żywego. Berufne, um den Leib Christi zu bilden. Powołani, aby tworzyć to ciało Chrystusowe. Berufne, um auch zu der Braut des Lammes zu gehören. Powołani, aby również należeć do tej oblubienicy. Diese drei Bilder zeigen ja in besonders schöner Weise die Einheit, die von dem Herrn geschaffene Einheit der Versammlung. Te trzy obrazy tutaj w cudowny sposób obrazują tą przez Pana ustanowioną jedność. Und wir lesen in Matthäus 16, a czytamy w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, dass der Herr Jesus sagt, że Pan Jezus powiedział, nachdem Petrus das Bekenntnis abgelegt hatte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. A stało się to po tym, gdy Piotr złożył te świadectwo, tyś jest Chrystus, Syn Boży. Und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. I na tej skale ja to moje zgromadzenie zbuduję. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. A bramy Hadesu nie przezwyciężą go. Da sehen wir, dass der Herr Jesus seine Versammlung baut. Z tych słów widzimy, że to Pan Jezus osobiście buduje swoje zgromadzenie. Und dass er die Grundlage der Versammlung ist. I że to on jest podwaliną zgromadzenia. Der Eckstein. On jest tym kamieniem narożnym, nachdem der ganze Bau ausgerichtet wird. Według którego ustanowiona jest cała budowla. Aber er zeigt uns auch, woraus der Bau besteht. Ale on również nam pokazuje, z czego się składa ta budowla. Petrus spricht in seinem ersten Brief davon. Piotr o tym właśnie mówi w swoim pierwszym liście. Wenn er sagt, gdy powiedział, werdet auch ihr selbst aufgebaut, bądźcie i wy sami zbudowani, als lebendige Steine, jako kamienie żywe, in Kapitel 2, Vers 5, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w piątym wierszu czytamy tak: I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Da sehen wir, dass das wahre Haus Gottes nur aus lebendigen Steinen besteht. Z tego wiersza widzimy, że prawdziwy dom Boży składa się tylko z żywych kamieni. Und was wir noch erkennen können, i to, co jeszcze możemy z tego poznać, dass es nur ein Haus Gottes gibt. To jest to, że tylko istnieje jeden dom Boży. Nur ein Haus, was auf dem lebendigen Stein, den Herrn Jesus Christus, gebaut ist.
Jeden dom, który jest zbudowany na tym kamieniu żywym, Jezusie Chrystusie. Und zu diesem Haus gehören alle wiedergeborenen Gläubigen. I do tego domu należą wszyscy nowonarodzeni wierzący. Wir wissen, dass in späteren Zeiten uns auch ein anderes Haus vorgestellt wird. My wiemy, że w późniejszych czasach jest nam też przedstawiony inny dom. Ein großes Haus im zweiten Timotheusbrief. W drugim liście do Tymoteusza przedstawiony jest nam wielki dom. Das sind solche, die nur ein äußeres Bekenntnis haben. A on obrazuje takich, którzy tylko mogą pokazać swoje zewnętrzne świadectwo. Nein, ich muss richtiger sagen. Nie musiałbym powiedzieć właściwie. Zu dem großen Haus gehören alle, die ein christliches Bekenntnis tragen. Do tego wielkiego domu należą wszyscy, którzy mają te wyznanie chrześcijańskie. Alle, die getauft sind. Wszyscy ci, którzy są ochrzczeni. Und wenn wir die Mitteilungen hören, die die Christenheit von sich gibt, a gdy my słyszymy wszystkie wiadomości, jakie płyną z całego chrześcijaństwa, dann sind das 1,5 Milliarden Christen. To możemy stwierdzić, że na Ziemi jest około 1,5 miliarda chrześcijan. Aber für die Gläubigen heißt es, ale w stosunku do wierzących jest napisane, dass wenn man sich von den Gefäßen zur Unehre trennt, kto oddziela się od tych naczyń, które służą ku niesławie rzeczom pospolitym, man nur dann ein Gefäß zur Ehre nützlich dem Hausherrn sein kann. Można być tylko wtedy tym naczyniem, które jest ku chwale i które może być pożyteczne dla Pana tego domu. Die Trennung allein reicht aber nicht. Ale samo oddzielenie się niewystarczające jest. Sondern wir lesen im zweiten Timotheusbrief, ale my czytamy w drugim liście Tymoteusza, do Tymoteusza, Kapitel 2, w drugim rozdziale, das zu Timotheus gesagt wird. Tam jest to słowo skierowane do Tymoteusza. Vers 22, zweiter Teil. Wiersz 22, druga połowa. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Drugi list Tymoteusza, drugi rozdział, 22 wiersz, trochę dalej. A zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Kein Gläubiger kann und kein Gläubiger darf als Einzelperson vor Gott stehen. Żaden wierzący nie może i nie jest w stanie jako pojedyncza osoba stać przed Panem. Gott möchte, dass wir solche suchen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Bóg chce, abyśmy z całego serca poszukiwali takich, którzy z czystego serca wzywają Pana. Das sind auch solche, die von der Ungerechtigkeit abstehen. To są zwykle tacy, którzy odstępują od niesprawiedliwości. Solche, die sich von allem abwenden, was nicht mit den Gedanken Gottes in Übereinstimmung ist. Wszyscy tacy, którzy się odwracają od wszystkiego, co nie jest zgodne z myślami Bożymi. Wie wichtig ist doch eine solche innere Haltung. Jakże ważne jest właśnie posiadać tego rodzaju wewnętrzne nastawienie. Nur die Liebe zu dem Herrn Jesus gibt uns die Kraft. Tylko miłość do Pana Jezusa jest w stanie nam darować siły. Uns von allem abzuwenden, was nicht seinen Gedanken entspricht. Od tego wszystkiego się odwracać, co nie jest zgodne z jego myślami. Und nur die Kenntnis des Wortes Gottes. I tylko znajomość Słowa Bożego befähigt uns zu erkennen, was seine Gedanken sind. Uzdalnia nas do tego, abyśmy rozpoznawali, jakie są jego myśli. Und auch die Bereitschaft im Herzen,
uns in allem seinem Wort zu unterwerfen. I do tego, aby powstało w naszym sercu gotowość we wszystkim się poddawać temu, co czytamy w Słowie Bożym. Das fängt an, wie wir in Kapitel Epheser 4, Vers 1 gelesen haben. A rozpoczyna się to od tego, o czym czytaliśmy w Efezjan w 4 rozdziale w 1 wierszu. Wandelt würdig der Berufung. Pielgrzymujcie godnie tego powołania. Das ist das Zeugnis, das wir nach außen abgeben. I to jest wtedy świadectwo, które na zewnątrz my składamy. Unser Wandel wird von den Kindern Gottes wahrgenommen. Nasz pielgrzymowanie jest przyjmowane czy widziane przez dzieci Bożych. Unser Verhalten sehen auch die Menschen dieser Welt. I nasze postępowanie również oglądają ludzie tego świata. Und dann sehen wir, dass uns Kennzeichen mitgeteilt werden. I widzimy, że tutaj są przekazane takie znaki charakterystyczne, die nicht aus unserer alten Natur hervorkommen, które nie wypływają z naszej starej natury, sondern nur die Gnade Gottes bewirken kann. Ale które mogły być tylko sprawione dzięki łasce Bożej. Es heißt mit aller Demut. I tak czytamy z wszelką pokorą, Sanftmut, i łagodnością, mit Langmut, i cierpliwością, einander ertragend in Liebe. Znosząc jedni drugich w miłości. Drugi wiersz. Wie schwer fällt uns das doch oft. O, jakże często nam właśnie przychodzi coś takiego wykonać. Nicht das Böse ertragen, nie potrafić znosić złego, aber den Bruder, die Schwester ertragen. Tu nie chodzi o to, żeby potrafić znosić zło, ale znosić brata lub siostrę. Und dann, wenn wir nicht gleich helfen können, Od razu, gdy nie potrafimy pomóc, doch im ernsten Gebet vor unserem Gott zu verharren. Abyśmy w poważnej modlitwie trwali przed naszym Bogiem. Und dann heißt es, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Befleißigen bedeutet, dass wir uns anstrengen. Starając się pilnie, to znaczy, że my musimy się wysilać. Die Kinder müssen das ja in der Schule lernen, sich zu befleißigen, dieses oder jenes sich anzueignen. Dzieci muszą tego się nauczyć, aby w szkole pilnie starać się przyswoić taki czy inny materiał. Fleiß ist auch notwendig im Beruf. Pilność jest również też i konieczną rzeczą w wykonywaniu zawodu. Aber hier wird uns gezeigt, ein ganz besonderer Fleiß. Ale tutaj mowa jest o szczególnego rodzaju pilności. Die Einheit des Geistes zu bewahren. Aby zachować jedność ducha. Das kann nur dann geschehen, a to może się dziać tylko wtedy, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann. Jeżeli Duch Święty będzie mógł swobodnie działać w naszym życiu. Wenn wir den Heiligen Geist nicht betrüben. Wtedy, gdy nie będziemy zasmucali Ducha Świętego. Und wenn wir in Liebe einander die Hände stärken zum Guten. I jeżeli będziemy wzajemnie sobie wzmacniać nasze dłonie jeden drugiemu w miłości. Im Hebräerbrief werden wir aufgefordert. W liście do Hebrajczyków jesteśmy wzywani. In Vers Kapitel 12 Vers 12. W 12. rozdziale w 12. wierszu. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Und macht gerade Bahn für eure Füße. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich. Und wenn wir fragen wozu, a jeśli zapytamy a po co, dann heißt es, damit nicht das Lahme vom Weg abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. To czytamy w drugiej połowie tego 13. wiersza, aby to co chrome nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Und weiter werden wir aufgefordert. I dalej jesteśmy wzywani. Jagt dem Frieden nach mit allen. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Und der Heiligkeit. I do uświęcenia. Ohne die niemand den Herrn schauen wird. Bez którego nikt nie ujrzy Pana. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. I baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej.
dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Dann kommen ganz ernste Worte, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. I dalej czytamy bardzo poważne słowa, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny, lub inaczej mówiąc w niemieckim tłumaczeniu bezbożny, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Es reicht also nicht, dem Frieden nachzujagen, so wichtig wie dieses ist. I widzimy, że to nie wystarcza tylko dążyć do pokoju. Oczywiście, to samo w sobie jest bardzo ważne. Sondern auch der Heiligkeit. Ale również i mamy dążyć do uświęcenia. Und dann wird uns die Verantwortung, die wir füreinander haben, vorgestellt. I dalej przedstawiona jest odpowiedzialność, jaką jedni przed drugimi mamy. Dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Aby nie zdarzyło się tak, aby ktoś cierpiał z powodu braku łaski Bożej. Woran können wir das erkennen? Po czym możemy to poznać? Wenn jemand die Zusammenkünfte versäumt. Jeżeli ktoś zaczyna opuszczać nasze wspólne zgromadzenia. Oder wenn jemand nicht Gottes Wort mehr liest. Albo gdy ktoś już nie czyta Słowa Bożego. Oder wenn sich jemand in der Welt zu Hause fühlt. Albo wtedy, gdy ktoś czuje się jak u siebie w domu, będąc w świecie. Dort Freundschaften hat. I tam szuka przyjaźni. Wie schnell kann dann eine Wurzel der Bitterkeit aufsteigen? Jakże szybko może wtedy wyrosnąć ten gorzki korzeń? Und viele werden dadurch verunreinigt. I wielu z tego powodu może być zanieczyszczonych, pokalanych, jak u nas jest. Möchte der Herr uns diese Gnade schenken, doch die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Oby Pan darował nam tej łaski, abyśmy zachowali ten pokój w tej związce, tą jedność w związce pokoju. Und wir haben gesehen, dass bei den ersten Christen diese Einheit des Geistes vorhanden war. I widzieliśmy, że wśród tych pierwszych chrześcijan ta jedność tego ducha była widoczna. Sie waren einmütig beisammen. Oni jednomyślnie ze sobą przebywali. Wir können auch versammelt sein. My bardzo często możemy być zgromadzeni. Und doch kann uns die Einmütigkeit fehlen. A jednak może brakować nam jednomyślności. Wenn wir nur auf die Fehler unseres Bruders, unserer Schwester blicken. Gdy będziemy tylko spoglądali na błędy naszych braci i sióstr. Und nicht mehr sehen die Gnade Gottes, die ihn errettet hat. A nie będziemy już widzieli łaski Bożej, która brata lub siostrę zbawiła. Und was was sie für den Heiland bedeuten. I nie będziemy widzieli tego, co ten brat, co ta siostra oznaczają dla ich Pana. Die Einheit des Geistes ist auch eine wichtige Voraussetzung. Ta jedność ducha jest bardzo ważnym też i warunkiem, damit das Zeugnis, da ist ein Leib, sichtbar wird. Aby to świadectwo tego jednego ciała było widoczne. Dass da ein Leib ist, das ist nicht unser Werk. To, że jest jedno ciało, to przecież to nie jest nasze dzieło. Wir haben ja gelesen in 1. Korinther 12. Czytaliśmy o tym w pierwszym liście do Koryntian w 12. rozdziale. Dass durch einen Geist, Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. W 13 wierszu, pierwszy list do Koryntian 12:13, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Seien Juden oder Griechen, czy to Żydzi, czy Grecy, seien Sklaven oder Freie, czy to niewolnicy, czy wolni, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Da sehen wir, dass diese Zusammenfügung der Kinder Gottes,
I tak widzimy, że te zgromadzenie dzieci Bożych durch den Geist Gottes geschehen ist. Stało się, czy zostało do życia powołane przez Ducha Bożego. Aufgrund des Werkes des Herrn Jesus. Na podstawie tego wykonanego dzieła Pana Jezusa. Und dann heißt es in dem gleichen Kapitel in Vers 18. I w tym samym rozdziale tej pierwszego listu do Koryntian w 18 rozdziale. Nun aber hat Gott. W 18 wierszu, przepraszam, jest napisane. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Wir sehen, was Gott getan hat, ist vollkommen. I tak widzimy, że to, co Bóg uczynił, jest doskonałe. Und wenn wir uns fragen, wie sieht es mit unserer Verwirklichung aus? A jeżeli teraz samych siebie zapytamy, jak sprawa wygląda z urzeczywistnianiem tego u mnie? So hatten schon die Brüder vor 100 Jahren das schmerzliche Empfinden. To stwierdzimy, że bracia już przed 100 laty byli wypełnieni tym bolesnym poznaniem. So wie es ein Liederdichter zum Ausdruck bringt, że aż jeden z autorów pieśni to wyraził w takich słowach, ganz zertrennt die Heiligen stehen, bardzo rozdzieleni wszyscy święci są, Einheit ist nicht mehr zu sehen. Nie można już zobaczyć wśród nich jedności. Und dann dieser tiefe Wunsch im Herzen, i powstało to głębokie pragnienie w jego sercu, Herr Jesus, komm. O, przyjdź, Panie Jezu. Es ist sicherlich in den Herzen vieler Christen den Wunsch, dass die Einheit der Christen nach außen sichtbar wird. Z całą pewnością w sercu wielu wierzących jest to głębokie pragnienie, aby ta jedność dzieci Bożych była widoczna. Und es hat dazu viele Bemühungen gegeben. I w tym celu na pewno podejmowanych jest wiele różnych wysiłków. Menschliche Bemühungen. Ludzkich wysiłków. Das erste sehen wir in der katholischen Kirche. Pierwsze możemy oglądać w tym kościele katolickim, die sich als die einzig wahre Kirche darstellt. Który samego siebie określa jako tego jedynego, jako ten jedyny prawdziwy kościół. Die Nachfolge des Papstes auf Petrus zurückführt. Który te następstwo papieży odnosi do tego, że pochodzą od Piotra. Und damit die Einheit gewahrt bleibt, i aby ta jedność była zachowana, hat sie die Lehre aufgestellt, ustanowili sobie nauczycieli, dass der Papst unfehlbar ist in allen Entscheidungen, die sein Amt betreffen. Którzy twierdzą, że papież jest nieomylny we wszystkich postanowieniach, które on na swoim miejscu urzędowania podejmuje. Davon finden wir im Worte Gottes kein Zeugnis. O tym nie znajdujemy w całym Słowie Bożym ani razu jednego świadectwa. Und sie haben mit Gewalt diese Einheit aufrechterhalten. I mocą też utrzymują tą jedność. Natürlich haben sie auch ihre Lehren beseitigt. Naturalnie oni też i usunęli różne błędne nauki. Wenn wir an den Arianismus denken, der die ewige Gottessohnschaft des Herrn Jesus leugnete. Gdy pomyślimy o tym ruchu ariańskim, który zapierał tego wiecznego pochodzenia Syna Bożego, aber dass sie diese Irrlehre mit Gewalt beseitigt haben, war sicherlich nicht nach den Gedanken des Herrn. Ale to, żeby taką błędną naukę za pomocą przemocy i wojny znieść, to na pewno nie było zgodnie z wolą Bożą. In späterer Zeit haben sie viele Gruppen verfolgt. W późniejszych czasach oni prześladowali wiele różnych grup, die wirklich den Herrn Jesus liebten, które rzeczywiście miłowały Pana Jezusa, und auch in Treue ihm folgen wollten. I które chciały też wiernie Jego naśladować.
Wenn wir an die Katara denken, Katara. Gdy pomyślimy o Katarach, die ein geheiligtes Leben führen wollten, którzy chcieli prowadzić uświęcone życie, und sich deshalb von dem Irrtum des Papsttums getrennt hatten. I też z tego powodu oddzielili się od tych wszelkich błędów związanych z papiestwem. Oder die Husiten, albo gdy pomyślimy o Husytach, oder die Hugenotten, albo gdy pomyślimy o Hugenotach. Und bis in unsere Tage gibt es auch notvolle Probleme. I sięgając dalej aż po nasze czasy, wszędzie znajdujemy pełne problemów rzeczy. Indem solche, die den Herrn Jesus lieben, bedrängt werden. I widzimy, jak tacy, którzy chcą miłować Pana Jezusa, byli uciskani. Wir wollen dankbar sein, wenn sich das in unserem Land oder auch in eurem Land nicht so krass auswirkt. I możemy być Panu wdzięczni, że w moim i waszym kraju nie dzieje się to w tak jaskrawy sposób. Aber wir wissen, dass in anderen Ländern, auch in Südamerika, über lange Zeit wahre Christen bedrängt worden sind. Ale wiemy, że w innych krajach, a głównie w krajach Ameryki Południowej, przez wiele dziesiątków lat, jeszcze we współczesnych czasach, prawdziwi chrześcijanie byli prześladowani. Aber dann gab es ein anderes Problem unter den Christen. Ale powstał też i inny problem wśród chrześcijan. In der Nachreformationszeit, w tych czasach po reformacji, als größere Freiheiten entstanden, gdy powstała większa wolność, haben sich viele Christen in verschiedenen Gruppen zerstreut. Wielu chrześcijan podzieliło się na ogromną ilość grup. Und dann finden wir, wie der Geist Gottes wirkte. I możemy stwierdzić, że znowu Duch Boży działał. Und im 19. Jahrhundert die Gnade schenkte. I w XIX stuleciu darował tej łaski. Dass ein Ruf unter die Christen ausging. Aby takie wezwanie wśród wielu chrześcijan się rozległo. Es gibt einen Weg, indem wir von der Einheit der Kinder Gottes Zeugnis geben können, auch in den Tagen des Verfalls. Istnieje taka jedna droga, na podstawie której my możemy zobrazować jedność dzieci Bożych również i w naszych trudnych czasach. Und es sind in dem 19. Jahrhundert viele Christen, besonders in England. I tak w XIX stuleciu powstało wielu chrześcijan, głównie w Anglii. Aus den verschiedenen Gruppen herausgegangen. I oni wyszli z tych różnorodnych grup, um sich allein zu dem Namen des Herrn Jesus hin zu versammeln. Aby jedynie zacząć się zgromadzać do imienia Pana Jezusa. In dem Bewusstsein, dass der Herr Jesus die Verheißung gegeben hat. Mając tą świadomość, że to Pan Jezus dał tą obietnicę. Da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in der Mitte. Tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. Welch ein segensreicher Ausruf. O, jakże to było bardzo błogosławione wezwanie. Dem viele wirklich Gläubige gefolgt sind. Za którym poszło wielu prawdziwych wierzących. Aber wir sehen, wie schon nach kurzer Zeit eine Gegenbewegung einsetzte. Ale możemy też i to stwierdzić, że po krótkim czasie rozpoczęły się działania przeciwne do tego. Noch bevor die leider traurige Trennung unter den Brüdern eintrat im Jahre 1848. Zanim jeszcze powstało to godne pożałowania rozdzielenie pomiędzy braćmi w 1848 roku, hat ein schottischer Theologe die christlichen Gruppen aufgerufen. To szkocki teolog wezwał wszystkie chrześcijańskie grupy, sich doch zusammenzufinden, um der Einheit der Christen Zeugnis zu geben. Aby
Wszyscy razem się zjednoczyli, aby dać świadectwo tej jedności chrześcijan. Das war in der sogenannten evangelischen Allianz. A działo się to pod kierownictwem tak zwanego Związku Ewangelickiego, die 1846 gegründet wurde. Który został założony w 1846 roku. Und bis heute in unterschiedlicher Weise in den einzelnen Ländern existiert. Który po dziś dzień w różnorodnych formach w różnych krajach dalej istnieje. Aber das war eine menschliche Überlegung. Ale była to rzecz, która była wywołana ludzkim postanowieniem. Denn die Trennung die Zerstreuung in den einzelnen Gemeinden blieb bestehen. Bo to rozdzielenie pomiędzy poszczególne grupy dalej trwało. Man kam nur zu bestimmten Aufgaben zusammen. Tylko w celu realizacji pewnych zadań razem się gromadzili. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine neue Bewegung. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się nowy ruch działań. Auch um die sogenannte Einheit der Christen herzustellen. Aby tak zwaną jedność chrześcijan odrestaurować. Und zwar in der sogenannten ökumenischen Bewegung. A działo się to pod wezwaniem tej tak zwanego ruchu ekumenicznego. Im Jahre 1946 kam es zu einem Zusammenschluss der großen Kirchen. W roku 1946 doszło do wspólnego połączenia wielkich kościołów. Zu einem Zentralrat der Kirchen. I powstała Centralna Rada Kościelna. Man dachte, dadurch könnte man die Einheit herstellen. I myślano, że przez te działania można odrestaurować tą jedność. Und selbst christliche Gemeinden, die sich damals nicht angeschlossen hatten, i nawet te chrześcijańskie grupy, które do tego się nie dołączyły, sondern eine Arbeitsgemeinschaft der Freikirchen gegründet haben, ale założyły odrębną znowu grupę roboczą wolnych kościołów, wurden 10 Jahre später vereinnahmt. Nawet i oni po 10 latach zostali do tego działania ekumenicznego włączeni. Ist nun dadurch die Einheit der Christen deutlich geworden. Czy przez te działania ta jedność chrześcijan stała się teraz dobitniej widoczna? Wir müssen ganz deutlich sagen nein. Musimy to bardzo dobitnie powiedzieć, że nie. Vielmehr kam es zu einer Vermischung solcher der Gläubigen mit solchen, die nur eine Form der Gottseligkeit haben. Przeciwnie do tego bardzo często doszło do zmieszania się prawdziwych chrześcijan z takimi, którzy tylko mieli zewnętrzny pozór pobożności. Und das ist sicherlich nicht nach den Gedanken unseres Herrn. I to z całą pewnością też nie było zgodne z myślami naszego Pana. Da können wir uns fragen, was müssen wir in unseren Tagen tun? I tak my możemy samych siebie zapytać, co my w naszych czasach mamy uczynić? Denn dass es dem Herrn Jesus darauf ankommt, dass wir ein Zeugnis von der Einheit der Kinder Gottes darstellen? Bo Panu Jezusowi na tym bardzo zależy, abyśmy my składali świadectwo tej jedności dzieci Bożych. Das können wir ganz deutlich entnehmen, wenn wir Johannes 17 lesen. To możemy bardzo wyraźnie zauważyć, gdy przeczytamy cały rozdział Jana 17. Dort sehen wir, dass dreimal der Ausruf kommt, auf dass sie alle eins seien. Tam trzykrotnie czytamy o tym te zawołanie, aby oni wszyscy byli jedno. Und er selbst hat alle Voraussetzungen dazu gegeben. A sam Pan osobiście sprawił wszystkie warunki do tego, aby tak się stało. Die Einheit des Zeugnisses durch die Apostel,
Ta jedność tego świadectwa przez apostołów, die Einheit der Familie Gottes durch das neue Leben, ta jedność tej rodziny Bożej przez nowe życie, das Jesus Kind Gottes empfangen hat, którą każde dziecko Boże otrzymuje, und die Einheit, die dann geschaut wird, wenn der Herr die Gläubigen zu sich genommen hat, i ta jedność, która dopiero wtedy będzie widoczna, gdy Pan Jezus wszystkich wierzących do siebie zabierze, und die Herrlichkeit der Versammlung auch in dieser Welt geschaut wird, i wtedy ta chwała całego zgromadzenia będzie przez cały świat oglądana. Aber der Herr möchte, dass jetzt schon etwas, ein Zeugnis von dieser Einheit gegeben wird. Ale Pan chciałby, aby już teraz było składane świadectwo o tej jedności. Und wir haben in 1. Korinther 10 ein Zeugnis, das wir ablegen dürfen von dieser Einheit. I my mamy w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale przedstawione świadectwo, które mamy składać. Tam czytamy w 17 wierszu, 1 Koryntian 10, 17. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Ein Zeugnis, das wir auch heute noch ablegen können. Jest to świadectwo, które dzisiaj możemy jeszcze złożyć. Ein Zeugnis, das der Herr bei uns sehen möchte. Jest to świadectwo, które i Pan chciałby wśród nas widzieć. Aber ein Zeugnis, das auch an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. Ale świadectwo, które jest oparte o różnorodne warunki. Dieses Zeugnis können nur solche ablegen, die wiedergeboren sind. To świadectwo mogą składać tylko tacy ludzie, którzy są nowonarodzeni. Die neues Leben aus Gott haben. Którzy posiadają nowe życie z Boga. Dieses Zeugnis können auch nur solche ablegen, deren Wandel in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes ist. I to świadectwo mogą tylko wtedy składać, gdy ich pielgrzymowanie jest zgodne ze Słowem Bożym. Wir hatten uns ja vorhin daran erinnert, wandelt würdig der Berufung. Już wcześniej o tym wspominaliśmy, gdy czytaliśmy: a chodźcie godnie tego powołania, którym zostaliście powołani. Ein solches Zeugnis können auch nur solche ablegen. Takie świadectwo mogą tylko tacy składać, die Lehre des Christus festhalten, którzy mocno się trzymają tej nauki Chrystusowej. Oder wir können auch sagen, die Lehre des Wortes Gottes in einem reinen Herzen bewahren. I możemy też to tak wyrazić, którzy tą naukę Słowa Bożego zachowują w czystym sercu. Und dieses Zeugnis von der Einheit der Kinder Gottes können auch nur solche ablegen. A to jest świadectwo tej jedności dzieci Bożych mogą tylko tacy składać, die nicht in Verbindung bleiben mit denen, którzy nie pozostają w łączności z tymi, die verkehrte Lehren haben, którzy podtrzymują błędne nauki, oder ein unmoralisches Leben führen, albo prowadzą życie niemoralne. Welch eine Gnade, wenn der Herr uns diese so aufs Herz legt. Jakaż to jest łaska, jeżeli takie pragnienie Pan nam położy na sercu. An seinem Tisch dieses Zeugnis abzulegen. Aby przy jego stole składać to świadectwo. Hier, wenn wir zum Gedächtnismahl des Herrn versammelt sind. Tutaj w tym miejscu, gdy jesteśmy zgromadzeni na obchodzenie pamiątki śmierci naszego Pana. Dann wird uns im 11. Kapitel die persönliche Verantwortung vorgestellt. A w 11. rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian przedstawiona nam jest osobista odpowiedzialność. Dass wir nicht in unwürdiger Weise am Mahl des Herrn teilnehmen. Abyśmy nie brali udziału w tej pamiątce Pana w niegodny sposób. Und es wird uns auch dort gezeigt,
I tam jest nam to pokazane. Wenn wir leichtfertig am Tisch, am Mahl des Herrn teilnehmen, że jeżeli będziemy lekkomyślnie brali udział w pamiątce naszego Pana, dann wird der Herr selbst züchtigend eingreifen. To sam Pan będzie musiał wkroczyć z karnością w stosunku do nas. Dort lesen wir, tam czytamy, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Dlatego też i wśród was wielu jest chorych i słabych, a niemała część też i zasnęła. Nicht wir können beurteilen, ob Krankheit oder Schwäche oder gar der Tod eine Züchtigung von Seiten des Herrn ist. To nie do nas należy, czy choroba, czy słabość kogoś, a może nawet śmierć kogoś, to było karzące działanie Pana. Und wir müssen uns sehr vor einem Urteil hüten. I bardzo musimy się strzec, aby tego rodzaju osąd wypowiadać. Aber der Herr selbst fordert uns auf, ale sam Pan nas wzywa do tego, ein jeder prüfe sich selbst. Każdy niech doświadcza samego siebie. Und wenn in unserem Leben etwas ist, was die Gemeinschaft mit dem Herrn behindert, a jeżeli w naszym życiu są takie rzeczy, które są przeszkodą w społeczności z Panem, dann zeigt uns auch Gottes Wort, das zu beseitigen. To Słowo Boże nam to pokazuje, abyśmy to natychmiast usunęli. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 lesen wir, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wierszu czytamy: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeśli nasze grzechy wyznajemy, to wierny jest Pan i sprawiedliwy, aby nam odpuścił nam wszystkie nieprawości. Es gibt auch Sünden gegenüber unseren Mitmenschen. Są takie grzechy, którymi też zawinimy w stosunku do ludzi z otoczenia. Und auch da ist es wichtig, das zu ordnen. I w tym zakresie jest to dla nas ważne, aby to uporządkować. Das wird uns ja im Matthäus-Evangelium gesagt. O tym jest mowa w Ewangelii Mateusza. Wenn du deine Gabe zu dem Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, tam czytamy, jeżeli przynosisz swój dar na ołtarz i przypomnisz sobie o tym, że twój brat ma coś przeciwko tobie, dann gehst zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann bring die Gabe da. To czytamy, idź do niego, pojednaj się z twoim bratem, a potem wróć i przynieś swój dar na ofiarę. Das bezieht sich natürlich auch auf Probleme in der Ehe. Naturalnie to też i dotyczy problemów, jakie powstają w małżeństwach, auf Probleme in der Familie, problemy, jakie powstają w rodzinach, aber auch Probleme innerhalb der Geschwister der Versammlung. Ale również dotyczy problemów, jakie powstają pomiędzy wierzącymi w zgromadzeniach. Aber ist es nicht eine Gnade, dass wir alles bereinigen können? Ale czyż to nie jest wielka łaska, że my wszystko możemy oczyścić? Und dann diese wunderbare Gemeinschaft mit dem Herrn genießen dürfen. I możemy wtedy korzystać z tej cudownej społeczności razem z naszym Panem. Aber in 1. Korinther 10, was wir gelesen haben, ale w tym pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, który czytaliśmy, wird uns auch deutlich gezeigt, dobitnie jest pokazane, dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben. Że my mamy również też i społeczną odpowiedzialność. Wir haben jetzt nicht die Zeit, ausführlich darauf einzugehen. Nie mamy teraz już czasu, aby dokładnie na ten temat mówić. Aber wir wollen doch daran denken, ale chciejmy o tym pamiętać, dass alles, was mit dem Tisch des Herrn in Berührung kommt, że wszystko to, co połączone jest ze stołem Pańskim, auch diesen Tisch verunreinigen kann. Może również też i ten stół zanieczyścić. Möchte der Herr uns diese persönliche und die gemeinsame Verantwortung doch deutlich werden lassen? Oby Pan to sprawił, aby była nam uświadomiona, abyśmy byli świadomi tej odpowiedzialności osobistej, ale również też i społecznej. Damit wir ein Leben zu seiner Ehre,
abyśmy prowadzili życie ku Jego chwale und ein Leben führen, i takie życie prowadzili, was nicht Züchtigung über uns bringt, które by nie wymagało konieczności doświadczenia nas, ćwiczenia nas przez Pana. Nie ściągało doświadczenia Pana na nas. Wir haben das hohe Vorrecht, am Tisch unseres Herrn seiner Leiden zu gedenken. Bo my mamy tak wielce wzniosły przywilej, aby przy stole Pana wspominać sobie Jego cierpienia. Und dieses herrliche Zeugnis abzulegen. I składać te wspaniałe świadectwo, indem wir von dem einen Brot essen, przez to, że spożywamy z tego jednego chleba, dass da ein Leib ist, które obrazuje to jedno ciało. Wir dürfen in dem einen Brot alle Gläubigen sehen. I w tym jednym chlebie też możemy widzieć zobrazowanych wszystkich wierzących, alle, die der Herr mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Wszystkich tych, których Pan swoją kosztowną krwią odkupił. Und dürfen davon Zeugnis geben, dass sie zusammengehören. I możemy o tym składać świadectwo, że oni wszyscy do siebie należą. Das dürfen wir tun auch in einer Zeit, wo nach außen hin alles zerstreut und getrennt aussieht. I my możemy to jeszcze czynić w tych czasach, gdzie tak na zewnątrz wszystko wydaje się porozrzucane i podzielone. Noch einen kleinen Nachsatz. I jeszcze teraz mała jedna uwaga. Manche Christen, die es ernst mit dem Glauben meinen, niektórzy chrześcijanie, którzy poważnie traktują sprawę wiary, denken, man kann unbesehen alle anderen Christen am Mahl des Herrn teilnehmen lassen. Można dopuścić do stołu Pana bez żadnego, żadnych wątpliwości wszystkich innych prawdziwych chrześcijan. Tak powiedziałem. Und vielleicht kommt man dann in Verbindung mit Dingen, die nicht in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes sind. A nie zauważają tego, że można wtedy połączyć się z rzeczami, które będą niezgodne z myślami Bożymi. Dann gibt es Christen, die darauf bestehen, eine persönliche Prüfung vorzunehmen. Ale też są i tacy chrześcijanie, którzy upierają się przy tym, aby dokonywać osobistego sprawdzania. Diese Haltung hat es schon vor der ersten Trennung unter den Brüdern gegeben. Tego rodzaju postępowanie było już obecne przed pierwszym podziałem wśród braci. Damit man die persönliche Haltung begründen kann, aby można było uzasadnić te osobiste nastawienie, hat man den Begriff der Unabhängigkeiten der Gemeinden oder Versammlungen eingeführt. Wprowadzono do użycia te pojęcie niezależności zgromadzeń. Das ist gut gemeint. Na pewno mieli dobre zamiary. Man denkt, man ist nur für die örtliche Versammlung verantwortlich. Ktoś myśli, że tylko jest odpowiedzialny za miejscowe zgromadzenie. Die Probleme an anderen Orten gehen uns nichts an. A nie obchodzą nas problemy w innych miejscowościach, w zgromadzeniach. Aber hat, dabei hat man ganz vergessen, ale przy tym całkowicie zapomina się, dieses wunderbare Zeugnis, że te cudowne świadectwo, da ist ein Leib. Istnieje, jest jedno ciało. Unabhängige Versammlungen können niemals dieses Zeugnis ablegen. Niezależne zgromadzenia nigdy nie będą w stanie tego rodzaju świadectwa składać. Und wir wollen in aller Demut und Bescheidenheit doch nach den Grundsätzen des Wortes Gottes dieses Zeugnis weiterhin bewahren. A my chcemy w pokorze i uniżoności te cudowne świadectwo składać. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns dazu viel Gnade schenkt. Chcemy Pana prosić, aby nam w tym celu darował wiele łaski.